Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik. Będzie to filmik, na który na pewno długo czekaliście, a mianowicie o łysieniu androgenowym, a dokładnie o całej mojej tak naprawdę historii, może pokrótce, i o moich włosach, jak to wszystko wygląda. Siadam tutaj już po raz drugi z rzędu, nagrywałam go przed chwilą jeszcze raz, ale nie dobrnęłam do wszystkich pytań, które mi zadaliście, ponieważ planowałam najpierw odpowiadać na każde pytanie, przeczytać o pytanie, odpowiedzieć i zrobiłam to tylko na Instagramie, zdążyłam tylko na Instagramie i ten filmik miał już 25 minut, więc stwierdziłam, nie, 25 minut, tyle bym chciała, żeby cały filmik miał maksymalnie, dlatego też nie chciałabym, żeby ten wstęp był zbyt długi, więc zrobiłam to inaczej, usiadłam przed chwilą jeszcze raz, skończyłam tamto nagrywanie i zapisałam sobie te wszystkie pytania tak w punktach, właśnie podzieliłam na ten etap taki pielęgnacyjny, leczenie i diagnozę, i po prostu będę to moimi słowami Wam przedstawiała te pytania wraz oczywiście z odpowiedzią i mam nadzieję, że to pójdzie troszeczkę szybciej i Was wszystkich zadowolę, więc jedziemy z tym koksem, bo inaczej znowu będzie filmik zbyt długi. Jeśli chodzi o diagnozę, to tak naprawdę było tylko jedno takie pytanie, jakie badania wykonałam i czy wszystkie hormony były u mnie w normie, więc może pokrótce dla tych, którzy nie oglądali wszystkich filmików związanych z łysieniem na moim kanale, nie mam wam tego też za złe, bo te filmiki były naprawdę jeszcze w dużym stresie, można tak powiedzieć, w spięciu nagrane i wiem, że jest Was też tutaj troszeczkę więcej. Za co z czego się bardzo cieszę i serdecznie Was witam na moim kanale. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, więc nie mam Wam za złe, jeżeli nie chcecie wracać do tych starszych filmików związanych z łysieniem, więc tak pokrótce opowiem, jak to u mnie było. Ja mam teraz 35 lat, u mnie łysienie zaczęło się, tak powiedzmy, wraz z rozpoczęciem brania nieszczęsnych tabletek hormonalnych, antykoncepcyjnych, jak miałam tam 19 lat. Ale wypadać zostało, tak naprawdę, że wypadły mi, no połowa włosów mi wypadła, to dopiero po odstawieniu tam po kilku latach to się właśnie wydarzyło. Wcześniej zauważyłam zmiany w strukturze i nie przybierałam tego do siebie, bo jestem ogólnie taką osobą, jeśli może już wiecie też z filmiku o mojej chorobie z autoimmunologicznej, to ja nie jestem taką osobą, która sobie przybiera takie coś bardzo, bardzo do serca i przygląda się sobie i zadręcza się tym wszystkim, więc ja zauważyłam to, że moje włosy z poziomu 100% spadły prawie do zera. Zauważyłam dopiero, jak już połowę straciłam i właśnie moja mama mnie zauważyła po paru miesiącach, zobaczyła, gdy się nie widziałyśmy, i mówi, gdzie są moje włosy. I dopiero wtedy do mnie dotarło, że straciłam tutaj i mam wszędzie prześwity, bo wcześniej tego po prostu nie widziałam. Więc to było po odstawieniu tabletek hormonalnych. Hormony, które miałam zrobione... Aha, bo co wtedy zrobiłam? Oczywiście studiowałam wszystko w necie i tak naprawdę diagnozę postawiłam sobie sama, ponieważ to już też było naprawdę no, typowe dla łysienia androgenowego, czyli tutaj straciłam wszystkie włosy i prawie wszystkie włosy. I poszłam do dermatologa, ona mi to od razu potwierdziła gołym okiem, zaleciła oczywiście wszystkie badania hormonalne, po czym udałam się też do ginekologa i ja zawsze wszystkie hormony miałam tak w normie raczej. Nigdy nie usłyszałam, że o, tego mam za dużo, tego mam za mało, testosteron też w niewielkiej ilości w porządku. Ja reaguję po prostu nadwrażliwie na ten testosteron, który mam, u mnie łysienie też występuje w rodzinie ze strony ojca i tabletki hormonalne po prostu u mnie uaktywniły ten gen, niestety, tego już cofnąć się nie da, nad czym też ubolewam, bo bardzo chciałabym mieć moje dawne włosy, które były moim ogromnym atutem, ale no cóż, teraz skupiam się na innych. W każdym razie był później okres, gdzie wróciłam z powrotem do tabletek, ale tym razem do tych takich z antyandrogenami. I to był też okres, gdzie stosowałam też na własną rękę Loxon 5% i to połączenie, to było gdzieś też właśnie początki mojego nagrywania, tutaj to możecie się cofnąć do tych filmików pierwszych, to tam włosy faktycznie udało mi się uzyskać do takiego najlepszego stanu, nie były to włosy takie, jakie miałam w dzieciństwie, ale najlepszy stan porównując do tych ostatnich lat, nawet lepszy też niż teraz, bo tutaj nadal mam prześwity, nie wiem, wam się wydaje naprawdę, chyba że mam bardzo gęste włosy, ale tych włosów naprawdę jest niewiele, jak je zbiorę tutaj, włosomaniaczki pewnie będą wiedziały, ja w kucyku to mam ledwo tam 5 centymetrów, jak sobie tam dodam, a niektóre dziewczyny już ubolewają, jak mają 8-9 centymetrów, to już rozpaczają, no ja mam tylko tam
może 5 cm w kucyku, to są wszystkie moje włosy, nie ma ich naprawdę dużo, tym bardziej, że jeszcze są tutaj zniszczone, też dysplastyczne, które są krótsze, ale wydaje mi się, że fryzura dużo dodaje, ta grzywka sprawia, że włosy są gęstsze, bo też nie widać tutaj, nie skupiam się na tym czubku tutaj, jakbym się zaczesała znowu, zrezygnowała z grzywki i zaczesała się na przydziałek, no to widzę nawet stąd, że jednak się dość rzuca w oczy. Kiedyś tutaj miałam takie gęste, że po prostu nie było widać nawet żadnego przydziałka. I na czym to ja skończyłam? Że właśnie połączenie tych tabletek hormonalnych z loksonem 5% dało takie bardzo, bardzo dobre połączenie, ale nie chciałam brać tabletek do końca życia, tak więc zrezygnowałam i z jednego, i z drugiego, bo z loksonu też miałam wrażenie, że daje mi skutki uboczne, typu niechciane włosy wszędzie na twarzy i tak dalej. I miałam przez parę lat okres bez loksonu, gdy wypadały, znowu oczywiście zaczęły mocno wypadać, zaczęłam stosować tą wcierkę taką hormonalną, dostępną w Niemczech i ona faktycznie, miałam możliwość stosowania jej tak ledwie kilkanaście tygodni może, ona faktycznie działała na zahamowanie wypadania włosów. Zaszłam jednak w ciąży, więc momentalnie, gdy miałam podejrzenia, że jestem w ciąży, to zaprzestałam jej używać. Po ciąży z kolei, gdy po porodzie miałam bardzo, bardzo znowu najgorszy stan, taki drugi tak naprawdę w moim życiu, chociaż trzeci można by powiedzieć, straszne to było, to zaczęłam stosować mezoterapię biomimetyczną i stosowałam ją do zeszłego roku, bo teraz od roku stosuję Loxon i jak na razie tylko to, ale może właśnie po kolei, właśnie pytania z tej kwestii tego leczenia, tego podpunktu. Więc jak uzyskałam takie włosy, jakie kuracje u trychologa dają najlepsze rezultaty i te przeciw wypadaniu i pobudzeniu. Ja od trychologa robię te wizyty dopiero od niedawna właśnie, gdzieś od nieco ponad roku, ponieważ chciałam zobaczyć stan skóry mojej głowy i w jakim właśnie ona jest stanie, jak ona wygląda, bo miałam wrażenie, że mezoterapia, pomimo że ta biomimetyczna naprawdę świetnie na mnie działała, miałam wrażenie, że po tym czasie, po tych latach, dwóch, trzech, ona doprowadziła włosy do pewnego stanu, ale tak jakby nie szło to dalej. Więc uzyskałam porady trychologa i tak rozmawiałyśmy, bo ja też już sama myślałam nad powrotem do loksonu, ponieważ minoxidyl działa silnie pobudzająco właśnie na włosy, na wzrost, na wytworzenie się też nowych, więc tutaj też ponownie dodała mi rację, że warto by było spróbować i dlatego właśnie zaczęłam stosować loksą 2% i robię to od roku. Tutaj też było pytanie, czy, tylko może zanim zapomnę, bo teraz jak na ostatnim byłam na ostatniej wizycie kontrolnej i rozmawiałam z tą panią trycholog, to ona stwierdziła, że Loxon w moim przypadku zobaczyła moją skórę głowy i ogólnie włosy też z tyłu i tu z przodu. Powiedziała, że Loxon powinien u mnie stanowić taką bazę leczenia do końca życia, ale powinnam już dorzucić sobie tą mezoterapię albo właśnie osocze od czasu do czasu, żeby dodać jeszcze takiego kopa, żeby coś tam się działo, bo na przykład z tyłu, pomimo że mam swoje niby gęste włosy, to i tak nie wyglądają to tak jeszcze jak u zdrowej osoby. Ja też czuję, że te włosy no na pewno mają strukturę zupełnie inną niż kiedyś, aczkolwiek tam nie widać mi tak skóry głowy, mam gęstsze włosy, to i tak właśnie warto by było coś dodać, aczkolwiek ja mezoterapię robiłam tylko na tym obszarze tutaj, nie na całej skórze głowy, ale być może właśnie wypróbuję to osocze, bo jeszcze nigdy tego nie robiłam. I tutaj mnie się jedna dziewczyna pyta, dlaczego akurat też zaczęłam stosować Loxon, dlaczego się na niego zdecydowałam. Właśnie dlatego, że działa silnie pobudzająco na wzrost. Ja tutaj, gdy byłam na badaniu i obejrzałyśmy sobie moją skórę głowy, to było jednak dużo miejsc widocznych, pustych po prostu, gdzie były kiedyś mieszki włosów, a teraz były puste. No i żeby to pobudzić, to minoxidyl działa jednak tutaj dość dobrze. Szkoda, że ten stan włosów z trzeciego trymestru ciąży nie może być utrzymany, bo ponoć włosy, jak mieszek już raz tam dotknie go miniaturyzacja i jego już nie będzie, nie potrafi się wytworzyć. To zawsze się zastanawiałam to, dlaczego ja w trzecim trymestrze ciąży miałam tak gęste włosy, wydawałoby się jak te z dzieciństwa, gdzie nie było widać w ogóle skóry głowy i szkoda, że tego stanu nie da rady jakoś podtrzymać, bo jednak te włosy skądś musiały urosnąć, no więc gdzieś tam coś jeszcze może da się zrobić, dlatego właśnie Loxon, no bo działa silnie pobudzająco. I czy Loxon 2% daje takie same efekty jak Loxon 5%? Śmieszne jest to, że na początku, gdy zaczęłam moją przygodę z Loxonem, to mając tam 20 parę lat,
To właśnie ten dwuprocentowy. Zaczęłam od dwuprocentowego i on u mnie zupełnie nie działał. Stosowałam go wiele miesięcy i nic u mnie zupełnie nie robił, więc przeszłam po prostu na ten 5%. Teraz chciałam świadomie zacząć od dwuprocentowego, ponieważ zwiększyć zawsze można i wydawało mi się, że mój organizm już ma taką przerwę od tej całej chemii, że i ten dwuprocentowy najprawdopodobniej zadziała i tak też faktycznie jest. Po roku no, jestem w stanie stwierdzić, że włosy no, wyglądają lepiej niż rok temu, co też potwierdza kamerka. Czy mam jakieś problemy po Loxonie ze skórą głowy, typu zaczerwienienie, świąt czy cokolwiek łupież? Miałam, teraz już nie. Miałam w pierwszych miesiącach, bardzo mocno się przetłuszczały i miałam łupież. No oczywiście alkohol tutaj po prostu działa mega wysuszająco, dlatego też stosuję olej raz w tygodniu, żeby tą skórę głowy natłuścić i nawilżyć. Ale do pielęgnacji jeszcze przejdziemy. I właśnie po paru miesiącach to się unormowało, 2-3 miesiące. I czy jak długo trwał ten okres linienia, czyli tej takiej wzmożonej utraty włosów i po jakim czasie zaczęły mi odrastać po Loxonie? Ja tego tak dokładnie sobie nie zapisuję, ale wiem, że troszeczkę wzmożone wypadanie miałam, aczkolwiek przy tej piątce kiedyś mocniejsze, teraz nie, to nie było widać tak, że ktoś to by zauważył. To ja widziałam, że po prostu więcej włosów mi wypada, to trwało kilka tygodni i było po sprawie i po tym czasie zaczęły włosy mi odrastać, powiedziałabym tak 2-3 miesiące i było coś widać. Czy stosuję jakąś kurację domową, no poza Loxonem i tym olejem i peelingiem, o którym zaraz się dowiecie, to niczego nie stosuję. Co sądzę o mezoterapii w domu derma rollerem? Nie stosowałam i raczej na sobie bym też tego nie stosowała. Nie zaprzeczam, że to może u kogoś zadziałać. Nie mam zielonego pojęcia, nic na ten temat nie słyszałam. Jeśli to robisz już przez jakiś czas, to daj koniecznie znać, jak to u Ciebie wygląda, bo jestem ciekawa. Ja tego nie robię, bo po prostu z prostej przyczyny. Ja zdecydowałam się na mezoterapię normalnie igłową, bo chciałam, żeby te składniki aktywne właśnie weszły mi w głąb skóry i zadziałały tam, gdzie mają zadziałać i pobudziły. Gdybym tylko stosowała nakłuwanie, to mam wrażenie, że skóra głowy owszem mogłaby mi się poprawić, no ale co dalej? Co dam do środka? Więc ja chciałam zadziałać od środka, czyli po prostu wprowadzić coś w głąb i niech to tam zadziała. Poza tym, gdy stosowałam mezoterapię częściej, czyli miałam więcej nakłuć w ciągu tam na przykład co 2 tygodnie robiłam taką sesję, to moja skóra głowy bardzo, bardzo cierpiała, więc myślę, że gdybym właśnie się skupiała tylko na uszkodzeniu naskórka, to nadal miałabym mocne bóle tutaj, po prostu bóle skóry głowy i tak też właśnie miałam. Dla mnie częstotliwość raz na 2 tygodnie była zdecydowanie zbyt duża. Muszę się napić herbatki, bo już gardło mnie boli podczas drugiego nagrywania. Wybaczcie. Ach, tak to jest, jak się staram śpieszyć, żeby ten filmik nie był za długi, ale naprawdę jest masa, masa pytań. I czy mogłabym też powiedzieć coś o tych włosach dysplastycznych czy dystroficznych? To jest, mam wrażenie, taki temat, który dopiero tak świadomie wchodzi w ogóle do świata. Też ciężko jest znaleźć jakąś konkretną informację, też nawet w sieci czy gdziekolwiek. Ja to zauważyłam, gdy stosowałam wtedy już ten Loxon 5% i właśnie wiązałam to z nim i z ogólnie z łysieniem androgenowym, że ja mam takie wrażenie, że gdy włos wypadnie, ten zdrowy, to u mnie właśnie najczęściej pojawia się niestety ten właśnie dziwny dysplastyczny. Tutaj pod grzywką mam takie mnóstwo baby hair, to są normalne włosy, ale wszędzie tutaj mam wrażenie, że właśnie to są te takie plastikowe, powykręcane, co właśnie się puszą i u mnie najgorszy ten efekt jest tuż po myciu. Wtedy to po prostu mam mega puch, muszę je wiązać i najczęściej też takie włosy noszę. Dzisiaj mam drugi dzień po myciu, to włosy są już zdecydowanie gładsze, ale tutaj wszędzie mi odstają i po prostu sprawiają wrażenie włosów takich no niezdrowych, bo są w dotyku szorstkie, tutaj takie właśnie powykręcane, nie są gładkie, zupełnie inne niż kiedyś, bo kiedyś to miałam nisko porowate, więc to zupełnie inaczej wyglądało, a teraz po prostu odstają. Ale rozmawiałam też z psychologiem na ten temat i obecnie nie ma nic, co by konkretnie działało na te dysplastyczne. Myślę, że ten temat dopiero się będzie rozbudowany i tak naprawdę dopiero się dowiemy, czy faktycznie możemy coś konkretnie zadziałać w tym kierunku, bo ja mam wrażenie, że nic na to nie działa, to nie mam na to wpływu, ani nie mogę tego niczym wygładzić. Silaplex na przykład, kiedy stosowałam, to owszem, przez pierwszy dzień zadziałał, nawet nie do mycia, tylko przez pierwszy dzień, na drugi dzień te włosy już się podniosły i powykręcały wszędzie, we wszystkie strony, więc
Ciekawa jestem sama, co w tym temacie świat tutaj dla nas odnajdzie. Mam nadzieję, że jest coś, co może spowodować, że ten włos będzie jednak zdrowy, no bo włosy dysplastyczne czy dystroficzne często też trudno je rozróżnić. Ja też nie jestem do końca pewna. Wydaje mi się, że ja mam te dysplastyczne. To są po prostu patologiczne, chore włosy i one niestety ani nie osiągają takiej długości jak normalne, ani tym bardziej wyglądu, bo są grubsze, plastikowe, w niektórych miejscach zupełnie cienkie, się łamią, powykręcane, no totalnie jak nie włosy, jak po prostu plastik. Więc za wiele niestety nie mogę w tej kwestii doradzić. Czy proponowano mi osocze, czy też tam było, pamiętam pytanie, czy właśnie konkretnie uznano, że ta mezoterapia będzie dla mnie najskuteczniejsza, czy to się odbyło właśnie metodą takich prób i błędów. No ja na tą mezoterapię biometryczną się zdecydowałam sama, bez omówienia tego z kimś, bo pamiętam, że wiele lat temu na Facebooku dostałam wiadomość od jednej z Was, za co bardzo, bardzo dziękuję. Od jedna dziewczyna mi właśnie napisała, że jej mąż stosował mezoterapię biomimetyczną i świetne daje rezultaty. Czy gdzieś też w telewizji to widziała, wtedy, nie wiem, Dzień Dobry TVN, czy w Pytaniu na Śniadaniu. I ja zaczęłam po prostu szukać takich miejsc i znalazłam lekarkę, która to robiła w Legnicy i do niej jeździłam. Było to dosyć kosztowne. No wiadomo, to lekarka, to jeszcze więcej to kosztuje niż u kosmetologa na przykład. I robiłam to właśnie po porodzie i ona dawała świetne efekty. Później szukałam kogoś, kto mi to zrobi troszeczkę po niższej cenie i znalazłam poprzez znajomą kosmetolog, która ma uprawnienia do wykonywania mezoterapii. I rozmawiałam z nią na ten temat i na temat właśnie tego preparatu. Udało jej się uzyskać ten preparat i u niej robiłyśmy. Właśnie najpierw próbowałam, ponieważ znowu miałam parę miesięcy przerwę, zrobiłam taką częstotliwość, która właśnie mi nie za bardzo odpowiadała, jak się okazało, bo co 2 tygodnie było dla mnie zbyt intensywne i u mnie raz w miesiącu, później raz na 2 miesiące robiłam i aż do właśnie do tego czasu Loxonu, czyli rok temu, rok wstecz, więc mezoterapię robiłam, odkąd Julia miała tak 7 miesięcy, teraz ma 4 latka, więc powiedzmy, że tak przez 3 lata, no nie, przez 2 lata, bo od roku czasu nie robię, przez 2-2,5 roku robiłam właśnie tą mezoterapię. Czy proponowano mi osocze? Właśnie teraz, gdy rozmawiałam z tym trychologiem, to ona właśnie powiedziała, że warto by było dorzucić albo to, bo to jest faktycznie dość skuteczne, albo tą mezoterapię, jeśli uda mi się jeszcze uzyskać ten preparat, ponieważ Dermahil teraz nie uzyskał certyfikatu do Unii Europejskiej, w Stanach chyba ma. Chociaż nie wiem, czy we Francji też nie jest dostępny ten produkt, ale moja ta kosmetolog wykupiła w hurtowni, jeszcze jak były wszystkie dostępne. Nie wiem, czy jeszcze nadal ma, bo od roku właśnie nie byłam u niej na mezoterapii, więc się na pewno zapytam. Dermahil wypuścił nowy też jakiś taki środek CJ filler, czy jakoś tak się nazywa. Ta trycholog mówiła, że on jest bardzo skuteczny, no ale jest też zdecydowanie droższy. Koszt ma znacznie, znacznie wyższy, więc nie wiem, czy nie zdecyduje się na osocze i nie wypróbuję tego po prostu, być może nawet u tego trychologa w Krakowie i dam Wam znać, jak to poszło, bo też mi jedna dziewczyna pisała, że właśnie zmiana składu Dermahilu już nie działa, czy no ja nie próbowałam niczego Dermahilu od właśnie ponad roku, więc nie mam zielonego pojęcia. Przepraszam, co najbardziej mi pomogło, czy też mam wrażenie, że po mezoterapii włosy najlepiej mi odrosły. Nie wiem, jak to jest dla Was widoczne, bo Wy widzicie filmiki i dla Was to pewnie też jest troszkę w przyspieszonym tempie. To, co dla mnie trwa kilka lat, to Wy to widzicie, tak jakby może macie wrażenie, że to troszkę szybciej działa. Ja mam wrażenie, że tutaj czas i cierpliwość gra bardzo dużą rolę. Julia ma już 4 lata, ja od tego najgorszego stanu tuż po porodzie, no tyle czasu minęło, żeby uzyskać takie włosy, jakie ja mam. To nie stało się z dnia na dzień. W parę miesięcy udało mi się uzyskać taki stan, owszem, mezoterapią, że skóra głowy nie rzucała się aż tak mocno w oczy, że faktycznie troszkę się zaczęły włosy zagęszczać. Myślę, że mezoterapia tutaj bardzo dobrze zadziałała i zarówno też widzę działanie po Loxonie. Ciężko mi się zdecydować. Zobaczę, jak to będzie przy połączeniu tych dwóch rzeczy. Może uda mi się uzyskać jeszcze wyższy poziom typu właśnie zagęszczenie tego czubka głowy, bo to jest takie jeszcze jedyne, gdzie właśnie ciężko mi tutaj uzyskać zagęszczenie, więc zobaczymy, jak to będzie i jak wypróbuję osocze, to też dam Wam oczywiście znać. Pytanie jeszcze, ile przed ciążą trzeba mieć przerwy od Loxonu i tego typu produktom. No ja stosowałam wtedy tą wcierkę z hormonami na skórę głowy, która niby nie wnika tam do środka, ale momentalnie, gdy wiedziałam, że mogę być w ciąży, po prostu przerwałam ją stosować i niczego nie stosowałam w ciąży.
I pytanie, czy jeśli stosuję Loxo, no to też hormony muszą być do tego dołączone. No u mnie to dało faktycznie no, najlepsze takie rezultaty, patrząc po stanie moich włosów, bo tak jak mówię, to jest okres z początków nagrywania na YouTubie, więc możecie zobaczyć na filmikach, jakie wtedy miałam włosy. Wtedy jeszcze, zdaje się, miałam też mniej tych dysplastycznych, były bardziej gładsze, no i tutaj jakby nie było widać tak bardzo skóry głowy, bo antyandrogeny jednak też no, na pewno robiły swoje, ale moim zdaniem no, na pewno no, dla mnie nie jest to konieczne. Ja sobie nie wyobrażam brać hormonów do końca życia. Bałabym się, nawet jeśli by się okazało, że hormony mam nieco nie w porządku, to bałabym się do tego wszystkiego, do tej tarczycy i do tego stwardnienia dorzucać coś jeszcze i tak mocno rozregulować mój organizm, bo mam wrażenie, że mój organizm tak się troszeczkę jest na takim neutralnym bardziej poziomie może. I no nie wiem, no nie wyobrażam sobie po prostu brania tych hormonów do końca życia i tylko z racji tego, żeby mieć jeszcze gęstsze włosy. Ja jestem zupełnie zadowolona, jeśli mogę uzyskać, utrzymać taki stan, jaki jest teraz, że raz więcej wypadają, typu wiosna, stres, jesień, raz mniej, ale jest wszystko tak w miarę okej, w równowadze. Co było argumentem powrotu do Loxonu, to już mieliśmy, czyli pobudzenie po prostu włosów. I czy mezoterapia finalnie mi zaszkodziła, czy pomogła? No zaszkodzić na pewno nie zaszkodziła, ona zdecydowanie mi pomogła w tym wszystkim. Dobra, to teraz przejdziemy do pielęgnacji, tylko ja się znowu jeszcze napiję, bo mi się strasznie pić chce. Więc co stosuję? Ja myję moją skórę głowy, moje włosy myję co 3, czasem co 4 dni. W większości noszę je spięte, więc też tyle czasu wytrzymuję. Tak jak mówię, w pierwszy dzień i tak po umyciu związuję w ślimaczek, bo inaczej te dysplastyczne to po prostu przejmą tutaj mi całą głowę. Obecnie wykańczam szampon i odżywkę marki Kalia. To jest marka z Kanady. Tak. Najdelikatniejszy szampon, z jakim miałam styczność, i tak samo delikatny jak ten 100% Pure, którego zamawiałam tutaj w Polsce na plantsforbeauty.pl. To są dwie marki, które według mnie produkują takie najdelikatniejsze szampony. Jestem bardzo, bardzo zadowolona i z tamtych byłam mega zadowolona i z tej wersji tak samo. To jest wersja z rozmarynem, przepięknie też pachnie, bardzo delikatne, naprawdę genialne i sprzedają też, jak mieszkacie gdzieś w Stanach bliżej albo macie możliwość, to sprzedają też w takich ogromnych opakowaniach, co jest zdecydowanie plusem. Więc to stosuję, nie stosuję żadnej maski, nic innego. Czasem dorzucam tylko, bo mam jeszcze z Bawarii przywiezioną odżywkę Balea, taką kokosową, co stosuję u Juli na długich włosach, na tych końcach, bo inaczej nie rozczeszę to czasami. Zamiast tego stosuję tamto, ale wykańczam właśnie to. To jest mój główny środek, tamtego już dawno nie stosowałam w sumie, od Bawarii. I to zostawiam tylko od ucha na końce przez parę minut pod prysznicem, póki się zajmuję innym ciałem i to wszystko. Tak jak mówiłam jeszcze, stosuję właśnie Loxon 2%, nie stosuję go 2 razy dziennie, ja go stosuję raz dziennie, na wieczór, czasami pomijam 1 dzień, czy nawet 2, też mi się zdarza, to jest, regularnie mi się to zdarza, ja po prostu tak stosuję, żeby mieć tam jakąś regularność, ale nie jestem w tym aż taka dokładna. Raz w tygodniu stosuję peeling Bundy, wcześniej stosowałam Cerkogel, on u mnie niestety nie dawał żadnych rezultatów, więc przeszłam na Bundy i tutaj u trychologa byłam w stanie potwierdzić, że skóra głowy jest naprawdę w dobrym stanie, więc on tutaj działa, bo Cerkogel u mnie niczego nie robił. On tutaj ma kwas mlekowy chyba i mocznik i jego nakładam raz w tygodniu, tak na 15 minut przed myciem, czasem nawet pół godziny i idę po tym myć skórę głowy. I na zmianę kładę też olej na skórę głowy i też na całe włosy. To jest cudowne, cudowne serum olejowe Blue Beautifly, kosmetyki robione w Kalifornii. Już obecnie tyle mi zostało, przez 5 miesięcy stosuję. Nigdy w życiu tak z taką przyjemnością nie stosowałam oleju do skóry głowy i też tak faktycznie częstotliwie. Rzadko zdarza mi się pominąć ten krok, bo bardzo, bardzo lubię, nie lubię spać z olejem. Teraz rano mam troszeczkę problem, raczej w tym sezonie, bo ja lubię rano nakładać olej i chodzić z nim przez parę godzin, ale teraz wiadomo, chciałoby się wyjść na zewnątrz, a nie tylko tutaj siedzieć w domu i czekać, aż olej wsiąknie, ale chociaż na te 2-3 godzinki trzymam go na skórze głowy. Po czym też myję i oczywiście też na długościach. Uwielbiam tą pipetkę, to, że on jest taki lejący i ten zapach jest po prostu cudowny. No i miałam rację, bo mi się aparat wyłączył właśnie. Więc pytanie było też o peelingi, czy jakie są najlepsze, czy mechaniczne typu Biowax, czy właśnie taki jak enzymatyczny, tutaj kwasowy jak Bundy. Nie stosowałam żadnych mechanicznych, nie wiem jakie ma Biowax. I czy też pytanie, czy to robić też tylko pod okiem specjalisty. Ja uważam, że jeżeli nie macie problemu z wypadaniem, z łysieniem,
warto robić taki peeling chociaż raz w miesiącu. Możecie użyć drobno ziarnistego cukru, czegoś, co się rozpuszcza. Kawy bym nie stosowała, soli też raczej nie, bo przesusza. Ale drobno ziarnisty cukier, który się rozpuści, możecie to z wodą rozmieszać, czy może z szamponem i delikatnie masować, umyć skórę głowy, to zupełnie wystarcza. Jeśli macie też problemy ze skórą głowy, to warto by było też, moim zdaniem, ja to na przykład widziałam, nie widziałabym, czy cerkogy działa bez zobaczenia tego na kamerce i dopiero tam widziałam, że faktycznie niczego z moją skórą głowy nie robił. Dalej miałam gdzieś tam takie właśnie pozostałości po naskórku, po łoju, a tutaj w bandii zdecydowanie mniej tego się zrobiło i skóra głowy wygląda naprawdę bardzo dobrze, więc tutaj warto, myślę, zobaczyć skórę głowy przed stosowaniem peelingu i później dla porównania, żeby było wiadomo, czy to działa, czy nie. Ale jeżeli nie macie żadnego jakiegoś problemu z łysieniem, to myślę, że warto robić sobie raz w miesiącu taki peeling. Ja akurat muszę robić raz w tygodniu, tak też psycholog powiedziała, żeby to zostać przy takiej częstotliwości. Czy są produkty, jakich unikam? Tak stricte, jeśli chodzi o łysienie, to nie unikam niczego. Ale ogólnie o pielęgnację, to już od wielu, wielu lat unikam szamponów z SLS-em na co dzień. Zdarza mi się raz na ruski rok taki użyć, czy to jak jestem u mamy, czy gdzieś w hotelu, czy coś takiego. Nie chce mi się zabierać moich rzeczy, to wtedy używam, ale zawsze, zawsze po to umyciu widzę na niekorzyść, jak działają właśnie SLS-y na moje włosy już same, jakie są szorstkie, napuszone. Po prostu nie mogę ich nawet rozczesać. A wcześniej rezygnowałam, właśnie mając tam 20 parę lat, rezygnowałam z SLS-u, dlatego że po prostu miałam po nich łupież mocny na skórze głowy i dlatego widziałam, że muszę stosować jakieś delikatniejsze szampony. Czy stosuję jakąś suplementację? Nie biorę niczego do włosów, żadnych tabletek ani nic tego typu. Bo tutaj też było pytanie, czy zmiana diety mi pomogła, czy byłam wcześniej wegetarianką. Nie byłam wcześniej wegetarianką, byłam mięsożerką i serożerką. Ciężko jest powiedzieć, czy zmiana diety pomogła mi na włosy. No, moje ciało mi tego niestety nie powie i zawsze nad tym ubolewam, że właśnie nie robi tego i mówi: ej, zjedz może, nie wiem, więcej brokuła, bo my teraz tego potrzebujemy, albo zjedz więcej tego. Bardzo, bardzo bym chciała, żeby tak to działało. Niestety, nie wiem, myślę, że nowy galiusz na pewno ma ogromny wpływ na całe ciało, więc siłą rzeczy też na pewno na włosy, na paznokcie też na pewno, bo przestały mi się rozdwajać, więc myślę, że na włosy też stopniowo, to już 3,5 roku chyba jestem na diecie, więc na pewno ma to jakiś związek. Czy związuję włosy na noc? Czasem zdarza mi się zrobić tam jakiś warkocz luźny, ale to ja mam tak fazami. Przez ostatnie miesiące na przykład w ogóle nie związałam. Jeszcze wcześniej to nie wyobrażałam sobie spać z rozpuszczonymi. To też trwało parę miesięcy. Raz robiłam warkocze, raz tutaj takie koki. Juli na przykład robię kok na czubku, bo ona nie może spać z tymi długimi później. Męczą ją włosy jak się przykręca i nie jestem w stanie ich rozczesać później. A u siebie to jak mi się zachce, to ja mówię, to przychodzi fazami. A jeszcze pytanie było o rozczesywanie, czym rozczesuję, żeby nie ciągnąć. Ja mam taką szczotkę podobną do Detangla, plastikową, ona już ma chyba 6 lat, nie wiem, może jeszcze więcej, już jest troszkę powyginana, powinnam już ją może wymienić, ale jest fajna, bo ja też wyczesuję włosy z olejem i można ją umyć później, przepraszam, i muszę moje włosy wyczesać zawsze na mokro, ponieważ inaczej bym miała taki puch, a i tak muszę właśnie je później jeszcze związać, więc ja tą szczotką spokojnie rozczesuję moje włosy i nic mnie nie ciągnie. Przepraszam, jest naprawdę bardzo fajna. Czy stosowałam sok z rzepy? Nigdy nie stosowałam czegoś takiego, ani też imbiru na skórę głowy. Miałam kiedyś wypróbować właśnie ten imbir na przykład, ale nie stosowałam. Ja właśnie z racji tego, że biorę jeszcze tabletki na stwardnienie wieczorem, które mają jako skutek uboczny właśnie mocniejsze ukrwienie skóry głowy, to i tak mam wrażenie, że tam ten Loxon, jeśli akurat w ten wieczór go stosowałam, no to, że mocniej zadziała i ogólnie ukrwienie skóry głowy powinna mieć z racji tego dosyć dobre, więc niczego innego nie robiłam w tym temacie. Czy robiłam jakieś rozeznanie w temacie przeszczepu włosów? Nie, nigdy się tym nie interesowałam, bo tak zawsze tak myślałam, no patrzę na Prince'a Williama, on kiedyś robił, czy tam inne jakieś znane osoby, a i tak włosy dalej są w takim stanie, w jakim są, więc to raczej chyba taki doraźny efekt mi się wydaje, więc nigdy się tym nie interesowałam, nie było też tak nawet, jak miałam ten najgorszy stan, że jakoś to ukrywałam kapeluszami, chustami i czymkolwiek innego, bo ja to miałam po prostu w nosie, wiedziałam, że to kiedyś prędzej czy później wróci do normy i jest okej.
Czy stosowałam włókna w proszku? Domyślam się, że to takie do zamaskowania tutaj czegoś, nie próbowałam tego, nie mam zielonego pojęcia. Jak macie jakieś ulubione specyfiki, to możecie zostawić w komentarzu, to myślę, że innym osobom na pewno pomożecie. Jakie mam plany na przyszłość z włosami? Na razie, tak jak mówiłam, zostaję przy tym Loxonie dwójce, nie zamierzam zwiększać na piątkę i myślę, że wrzucę tą mezoterapię, jeśli się uda, a jeśli nie, to może to osoczę raz na kilka miesięcy i zobaczymy, jak to będzie. Nie zamierzam to robić jakoś tak częściej, ani też mieszać, bo na pewno jak będę nakuwała skórę głowy, to wtedy przez parę dni nie będę używała Loxonu, bo nie chcę, żeby on jeszcze głębiej mi jakoś wszedł w organizm, więc... Tak na razie zostawiam wszystko jak jest, zostawiam peeling skóry głowy, być może produkty będą się zmieniały, ale tak to zostawiam taką minimalną jak dla mnie pielęgnację. I czy słyszałam jeszcze o takim produkcie? Tutaj dziewczyna mi przesłała linka Hair Loss DHT szampon. To taki szampon, który właśnie jakby blokuje tą przemianę testosteronu w DHT. Nie słyszałam, zobaczyłam dopiero teraz, wygooglowałam, jak to wygląda. Jeśli Wy stosowałyście jakiś taki produkt, to dajcie znać, czy widzicie jakąś różnicę, czy Wam to pomaga, czy stosujecie może inne rzeczy i tak to chyba właśnie patrzę. Aha, jeszcze było o farbę, no tak, właśnie widzę, że jedno pytanie jeszcze, tak, to tylko to. Tak, czy farbuję włosy? Tak, farbuję włosy u fryzjera. Kiedyś stosowałam Herbatit w domu, ale obecnie od jakiegoś czasu już dłuższego u fryzjera. Najpierw robił mi balsamem Montibello. Ten balsam jednak mocno się wypłukiwał tutaj z tych moich siwych włosów, że już po tygodniu już były tam widoczne. Ja tam nie przejmuję się nimi jakoś za bardzo, nie maskuję, nie wiadomo jak. Ale no wiadomo, jak farbuje się włosy, to nie chciałoby się po tygodniu mieć już znowu siwe na wierzchu. I też peelingi do skóry głowy, też farbę troszeczkę mam wrażenie szybciej wypłukują, tym bardziej, że ja stosuję go raz w tygodniu, czyli 4 razy w miesiącu. To jest dosyć często, więc przerzuciłam się na farbę i chyba teraz stosuję farbę taką hiszpańską i ja farbuję raz na 2-3 miesiące, teraz półtora miesiąca już nie farbowałam, grzywkę sobie wczoraj tylko podcięłam, bo już nie widziałam na oczy, ale poza tym właśnie farbuję sobie tak raz na 2-3 miesiące i mi to w zupełności wystarcza, jak na razie. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie pytania, że wytrwaliście ze mną do końca. Jeśli tak, to bardzo, bardzo Wam dziękuję. Tym bardziej, że już drugi raz to nagrywam i nie będę mogła chyba mówić przez resztę dnia albo jutro, więc będę potrzebowała przerwy. Ale już myślę o lodach, bo już mam ochotę iść znowu do Ani na lody, więc może pomoże na gardło. Dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli coś zapomniałam, to dopiszę to w opisie lub jeszcze w komentarzach. Będziemy miały jakąś tutaj dyskusję może, więc napiszcie, co Wam pomaga, jak to u Was jest i dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam cieplutko i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!